Dzień dobry państwu. Pan Zbigniew jest pod namiotem białym, na rogu namiotu. Wszyscy patrzą na moją prawą stronę. Niekoniecznie. Mili państwo, za chwilę blok koncertowy MGOKSFIR, czyli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, studio piosenki, które reaktywowane zostało u nas na terenie gminy Korfantowskiej 2 lata temu. Dziś w bloku zaśpiewają 8 dziewcząt, 1 chłopak. W zasadzie 10 osób jest takich czynnych, które mogą śpiewać profesjonalnie. Dowodem na to jest, że śpiewają w Polsce z wielkim powodzeniem Bydgoszcz, Kruszwica, Legnica, Tarnobrzeg, proszę państwa, ale i nasze miasta Opole, Brzeg, Ozimek również są udziałem ich i zostają na tych festiwalach laureatami. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że zostaliśmy zaproszeni. Nasze dziewczyny i chłopcy i chłopiec dzisiaj zaśpiewają troszkę inne utwory niż te, które przygotowują na co dzień do festiwali. Będzie troszeczkę sielanki, ale będą również przeboje, wielkie przeboje światowe. Ale do rzeczy. Proszę państwa, na początek 10-letnia zaledwie Maja Wąsowicz śpiewa niecałe 1,5 roku, może 2, i przedstawi państwu. Tak, Maja, uśmiechnij się, a my, proszę państwa, brawa! Majka zaśpiewa utwór nagrodzony w Ozimku, to ogólnopolski taki festiwal, do Remi. Magda Steczkowska bardzo jako szefowa jurorów chwaliła ją, a Maja przedstawi właśnie ten utwór nagrodzony Cud w szafie i Maja Wąsowicz! Niebanalnego? Nie. W szafie. To jest beznadziejne. To nienadzwyczajne. To przynity siecie. To świecie. Szafo, szafo, proszę cię, tam za chwilę zacznie się bal karnawałowy. Uwierz jakoś mnie, jaki smut dla mnie zrób. Niech mi wyczaruje strój jakaś dobra wróżka. Na tle
tak wyglądasz, to bomba! Maja Wąsowicz.